Witam i zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj troszkę inny. Dzisiaj będzie takie chwalę się. Oto stałem się szczęśliwym nabywcą. Ciekawe, czy to widać. Nie bardzo mam się gdzie cofnąć jeszcze. Kabinę do piaskowania. Jest kabina do lekkiego remontu. To będzie temat jakichś kolejnych filmów. Cóż my tu mamy? Kabina przerobiona przez poprzedniego użytkownika na automat. Tak, chyba to będzie lepiej. Widać. Myślę, że cały ten układ do likwidacji u mnie jakiejś seryjnej produkcji nie będzie. Także te dołożone elementy, bęben, dysze, tu wyżej, prowadnice tych dysz, to wyleci. Tutaj jest dość skomplikowany układ sterowania z motoreduktorem. To wszystko też nie będzie potrzebne. Zasilanie w powietrze. I z drugiej strony jeszcze był w tym miejscu, tu widać taki, oto zaraz pokażę, siłownik, który wystawał mocno w bok, ale dawał napęd, przesuw boczny, także piaskowanie odbywało się w bębnie. To też wszystko zostanie zdemontowane. Na pewno maszyna wymaga jakiejś konserwacji, zadbania, troski. O, tutaj widzimy bardzo mocny siłownik. Próbowałem go zgnieść, ścisnąć w rękach. Nie dawałem rady, trzeba będzie jakieś narzędzia użyć. Ale odkręcony, no, niby drobiazg, a szpeci. Także chwalę się, bo jest czym. Tak to wszystko tu wygląda. Na pewno uruchomienie tej maszyny to będzie jakiś temat osobnego filmu. A za chwilę druga rzecz ze zmian we warsztacie, bo taki jest dzisiaj temat przewodni. Chwila przerwy, ja się przestawię i opowiem, co jeszcze tutaj u mnie się wydarzyło. I oto druga rzecz, temat na dzisiejszy film. To jest ucinarka tarczowa do metalu, piła do metalu, którą popełnił swego czasu, w czasach, kiedy nic nie było, mój wujaszek. Ja ją otrzymałem, że tak powiem, w prezencie. Wykonałem jej remont, dość intensywny taki, i optyczny, i funkcjonalny. Natomiast potem bardzo rzadko jej używałem, tylko przy bardzo wielkich robotach, ponieważ jest to bardzo duże, ciężkie urządzenie, więc gdzieś odstawione do kąta, nie chciało mi się nigdy wyciągać. Teraz w związku z tym, że w warsztacie pojawia się coraz więcej wyposażenia, postanowiłem urządzenie, powiedzmy, uczynić mobilnym. Chcę je postawić na kółkach i to będzie temat filmu. Tak, żeby móc z nim wędrować, odstawiać, łatwo przystawiać. Mam nadzieję, że na kółkach będzie to stabilne. Co prawda kółka wybrałem z hamulcami, ale mam pewne wątpliwości, czy takie wprost postawienie na kółkach zadziała. Jeżeli urządzenie będzie niestabilne, to kółka tu na tych nóżkach będą założone. Kółka przerobię na składane, tak żeby do pracy stało na własnych nogach, a na kółkach było tylko przewożone. I to będzie temat filmu. Chwilka przerwy, ja się przestawię aparat na statyw i zaczniemy pracować. No więc widać, że tematem dzisiejszej lekcji jest wiercenie i skręcanie. Zanim przypomniałem sobie, żeby włączyć kamerę, to zdążyłem już sobie koło przyłożyć. Nie chce mi się bawić w rozmierzanie i wiercenie. Spróbuję wiercić
na żywca z przyłożenia tego koła. Być może się to uda. Jeszcze tylko wiertło jest ostre. Posiadanie ostrych wierteł to jest rzecz, która się nie zdarza. No ale trudno, jedziemy. Jak zwykle, zacznijmy od naostrzenia wiertła. Więc chwila przerwy. No i po raz kolejny okazuje się, że co jak co, ale na pewno nie byłbym dobrym operatorem, fotoreporterem czy jak zwać. Na chwilkę wyłączyłem kamerę, żeby naostrzyć wiertło. Zapomniałem włączyć. Pierwszy otwór już padł. Teraz trzeba to zrobić tak niewygodnie. Kolejne. Tutaj koło obrotowe nie jest tak, ustawienie koła obrotowego nie jest tak istotne jak u prostych, potem u kolejnych, ale jakiś porządek trzeba zachować. Jest wystarczająco równolegle. Ktoś nie pomyślał, śruba jest za długa. Nic. Mamy narzędzie odpowiednie na taką sytuację. Problemy rozwiązywać, nie meldować. To jest dość niewygodne wiercenie, bo niewiele będzie widać, ale wiertło powinno sobie poradzić. Zawsze miałem problem z ostrymi wiertłami, czy raczej z tępymi wiertłami, należałoby powiedzieć. I dlatego, jak to już gdzieś tam było na filmikach, polecam. Zaopatrzyłem się w szlifierkę. Nie wiem, czy było to widać w czasie wiercenia, ale widać po moich spodniach. Dobrze wyostrzone wiertło, to jest podstawa. Wióry sypały się jak który pokazał. Jeśli ktokolwiek próbuje się bawić w jakieś wyroby z metalu, nie czy bardziej zaawansowane, to dobre wiertła to jest naprawdę podstawa. Polecam nie oszczędzać. No to się na pewno nie opłaca. Czyli mówiąc inaczej, dobre wiertła na pewno się zwrócą i spłacą bardzo szybko. Ponieważ nie mam pewności, jak to się będzie zachowywało w czasie pracy, czy te koła nie okażą się mało stabilne, na razie zwiercę tylko po dwie śruby na przekątnej
Gdyby przyszło przerabiać, to będą one tutaj niepotrzebne. Myślę, że teraz wyłączę kamerę, bo szkoda baterii. Operacja będzie powtórzona 4-krotnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnie koło, ostatni otwór, ostatnia śruba. Naprawdę jeszcze raz polecam dobre wiertło i dobrą świerka, dobra ostrzarka do wiertła. Niech będzie, że uprawiam prywatę i namawiam do własnego filmu, ale gdyby nie ta malutka, sprytna Elna, którą sobie sprawiłem i ożywiłem, to pewnie klałbym tutaj, wyzywał. Napracowałem się już lata bez porządnej ostrzarki do wierteł, ostrzenie na gumówce, jakieś próby zastępcze. To nie przynosiło efektu, a wiercenie ostrym wiertłem to jest sama przyjemność. Teraz trudny moment. Trzeba będzie całe to urządzenie ustawić z powrotem na nogi. A nie, jest to lekkie. Wujaszek nie żałował stali. No nic, spróbujemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Udało się. Co prawda niewiele widać, ale stoi. Zobaczmy, czy jeździ. Nie wiem, jak na to reaguje kamera, ale mobilne urządzenie stało się mobilniejsze. Jak będzie można powiedzieć? No niewiele widać. Spróbuję jakąś szerszą perspektywę złapać. Okej, mam nadzieję, że nie wyjdę poza plan. Ale o to właśnie chodziło. Tak to miało się odbywać. Po zahamowaniu.
No nie wiem, czy to będzie stabilne w czasie cięcia. Zobaczymy, zrobimy jakąś próbę. Ale może nie.